Straty spore. W Lublinie to utrata około 250 milionów dochodów, to utrata rocznie około 70 milionów przychodów, chociażby w komunikacji miejskiej z racji mniejszej ilości pasażerów. To są wydatki związane z wsparciem dla przedsiębiorców. Poradziliśmy sobie. Poradziliśmy sobie między innymi dlatego, że też potrafiliśmy dobrze współpracować. Samorząd, administracja rządowa, ale przede wszystkim świetnie przygotowana służba medyczna. Nasze szpitale, a zwłaszcza te oddziały zakaźne, podołały w tym pierwszym okresie i dzisiaj podobały tym wyzwaniom, które pandemia nałożyła na nas. Ale też to pokazuje, że na przyszłość przy tego typu zagrożeniach powinniśmy poprawić koordynację, komunikację, wzajemną wymianę informacji, bo był okres, w którym trochę chaosu było. Niemniej oceniam współdziałanie wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych mieszkańców bardzo pozytywnie, a skutki finansowe, no trudno, trzeba było je ponieść i ponieśliśmy. Czarnym łabędziem niewątpliwie można uznać Polski Ład. Ten program rządowy, który niezależnie od sformułowanych intencji okazuje się dzisiaj być wielkim problemem dla stabilności finansowej samorządów. Samorządy łącznie w Polsce stracą około 15 miliardów złotych na regulacjach prawnych dotyczących PIT-u, a przypomnijmy, że około 60 miliardów to są roczne inwestycje samorządów. Lublin straci na tak zwanym Polskim Ładzie 170 milionów w tym roku, czyli jak policzymy to w najbliższej dekadzie, a taką chcemy tutaj brać pod uwagę za punkt odniesienia, bo mamy okres programowania do 2030 roku w Unii Europejskiej, no to mamy więcej utraconych dochodów niż to wynikało praktycznie rzecz biorąc z ostatnich 10 lat, kiedy nadwyżka operacyjna na poziomie ponad miliarda była przypisana do funduszy europejskich i do instrumentów dłużnych, więc tworzy się znak zapytania nad zdolnością do finansowania inwestycji przy utracie tych dochodów własnych. Ale ważniejszą jest jeszcze kwestia to, jak zbilansować bieżącą część budżetu. Bo utrata 170 milionów rocznie w dochodach własnych oznacza, że trzeba byłoby zdjąć te 170 milionów wydatków bieżących. Z czego? Z oświaty, z polityki społecznej, czy pomocy społecznej, czy z transportu. Czarnym łabędziem możemy traktować to, co się dzieje na Ukrainie, to zagrożenie konfliktem wojennym. Jutro dyskutujemy o szczegółach udzielania wsparcia, gdyby doszło do fali uchodźstwa czy ucieczki przed pożogą wojenną. Lublin zadeklarowaliśmy wspólnie z panem wojewodą, że jesteśmy w pierwszym rzucie w stanie przejąć i zakwaterować w dobrych warunkach kilkanaście tysięcy rodzin, ale oczywiście jak będzie taka potrzeba, będziemy reagowali jeszcze oferując większe wsparcie. Tych czarnych łabędzi jest dużo, dużo więcej. To, co warto podkreślić, radzimy sobie, o ile potrafimy zbudować ten obszar współpracy z partnerami.